Szanowni widzowie, zapraszam Was na moją prelekcję Jurassic World Science vs. Fiction, która odbędzie się w ramach tegorocznego Pyrkonu. Aby dostać się na tą prelekcję, trzeba być uczestnikiem Pyrkonu, czyli trzeba co najmniej wykupić bilet na jeden dzień, ustawić się w kolejce do odpowiedniej sali itd. Także po wszelkie szczegóły dla tych, którzy nie wiedzą, co to Pyrkon, jak on funkcjonuje itd., wszelkie takie osoby odsyłam do oficjalnej strony Pyrkonu oraz do wszelkich fanpage'y Pyrkonu na social media. Uczestników Pyrkonu zapraszam w piątek, 17 czerwca o godzinie 20:30 do sali filmowo-serialowej. Tam odbędzie się nasza prelekcja. Mówię nasza, ponieważ tą prelekcję będę prowadził z Simonem Zakiem. My ogólnie tą prelekcję prowadzimy w ramach naszej takiej serii prelekcji. Parę lat temu zaczęliśmy serię prelekcji na temat franczyzy Jurassic Park i robiliśmy o poprzednich klasycznych filmach Jurassic Park prelekcję. W tym roku będzie to prelekcja o całej trylogii Jurassic World. Także wszystkie filmy Jurassic World będziemy omawiać na tej prelekcji, tak jak do tej pory omawialiśmy poprzednie filmy. Także zderzymy paleontologię, wiedzę paleontologiczną z fikcją, właśnie filmową fikcją tych filmów. Muszę przyznać się, że bardzo się cieszę, że Pyrkon powraca, że my powracamy z naszą prelekcją. Bardzo, bardzo fajnie jest wrócić ponownie. Dla tych, którzy są ciekawi naszych poprzednich prelekcji, odsyłam Was do moich starszych filmików na YouTube, które są podpisane właśnie prelekcja Pyrkon. I tam możecie obejrzeć te poprzednie nasze prelekcje, jeżeli jeszcze nie uczestniczyliście w nich. Postaramy się zrobić taki sam materiał wideo dla tych, którzy nie będą na prelekcji, i postaram się go wrzucić tak około tydzień po Pyrkonie. Ogólnie zapowiada się bardzo fajny miesiąc tak naprawdę, ponieważ już niedługo jest Prehistoric Planet, zaraz później jest Jurassic World Dominion, tydzień później jest Pyrkon, także będzie się teraz działo paleontologicznie, co jest bardzo interesujące, także myślę, że teraz te filmy na YouTube też będę robił w miarę możliwości cyklicznie. Także dziękuję, zapraszam jeszcze raz na prelekcję i do zobaczenia.